3 promile alkoholu miał kierowca, który w miniony weekend wpadł w ręce suwalskiej policji. W niedzielę, tuż przed 16, policjanci dostali zgłoszenie dotyczące kolizji, do jakiej doszło na ulicy Sejneńskiej. Zgłaszający kolizję poinformował mundurowych, że sprawca kolizji, kierujący Toyotą, wysiadł z auta i w towarzystwie pasażera oddala się z miejsca zdarzenia. Przybyła na miejsce drogówka, zatrzymała 37-letniego kierowcę Toyoty. Suwałczanin nie był jedynym w województwie zatrzymanym pijanym kierowcą. W sobotę i niedzielę mundurowi łącznie zatrzymali aż 17 takich delikwentów. Mieszkaniec Suwałk był wśród nich niekwestionowanym, niechlubnym rekordzistą, jeśli chodzi o poziom upojenia alkoholowego. Jego stan kwalifikował go wyłącznie do Izby Wytrzeźwień, gdzie zresztą trafił.